O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w PSZOK odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Od piątku 27 września umowy na dostawy gazu można zawierać w Suwałkach. Punkt obsługi klienta rozpoczął działalność w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego. Można tutaj załatwić wszystkie formalności umowy na dostawy gazu, reklamacje czy rozszerzyć zakres usług, jakie oferuje PGNiG Obrót Detaliczny. Dyżury pracownika firmy gazowniczej póki co odbywać się będą co 2 tygodnie. Jeśli wzrośnie zainteresowanie, dostosujemy pracę punktu do potrzeb klientów, zapowiada Marcin Szczudło, wiceprezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny. To znaczące ułatwienie dla mieszkańców Suwałki i okolicy. Zakończą się wreszcie uciążliwe wyjazdy do oddalonego Ełku. Do sieci gazowniczej podłączonych jest aktualnie w Suwałkach około 400 gospodarstw domowych, ale zainteresowanie tym paliwem ciągle rośnie. Wielu mieszkańców, korzystając z miejskiego programu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, decyduje się na piece gazowe. Dodatkowym istotnym odbiorcą będzie też za niedługi czas PGK. Miasto bowiem zamierza dokonać zakupu kilkunastu nowych autobusów komunikacji miejskiej, które będą zasilane gazem CNG.